To jest jedna z wielu wizyt prasowych, które organizujemy jako ośrodek. Przywozimy dziennikarzy do Polski, żeby pokazać ten przepiękny kraj, który w ostatnich latach naprawdę staje się z godziny na godzinę piękniejszy, co znajduje odzwierciedlenie w artykułach, które później nasi goście prezentują w swoich gazetach. Dziś przyjechałem z delegacją ze Styrii, dziennikarze z wszystkich najważniejszych mediów styryjskich. Najważniejszym punktem naszego programu było spotkanie z panią prezydent Małgorzatą Mańka-Szulik. To wszystko się przekłada później na ilość turystów austriackich przyjeżdżających do Polski. Najpierw chciałbym powiedzieć, że reprezentuję Polskę w Styrii, w kraju związkowym Styrii, a konkretnie w Gradu, stolicy. I mam tutaj wspaniałe wrażenia z Katowic i regionu Katowic, gdzie przyjechaliśmy. Ostatni raz byłem w tym regionie 30 lat temu i nie można go poznać. Tyle się zmieniło. Wszędzie widzimy, że restauruje się obiekty. Wszędzie widzimy, że tętni życie. Dla nas najbardziej ciekawe jest to, żeby zobaczyć, jak ten region się rozwija. Nasza sieć ma 5 różnych hoteli w Polsce, najbliższy w Katowicach, dlatego więc dla nas jest to bardzo istotne, żeby zrobić sobie swoje własne, wyrobić sobie swoje własne wrażenie o tym, co tutaj się dzieje. Rejon, Katowice i cały region leżą bardzo blisko Austrii, ale są terenem tak naprawdę dosyć nieznanym w Austrii. Natomiast tutaj to, co nas zaskoczyło, jest to, że znajduje się tutaj bardzo dużo atrakcji turystycznych, które trzeba po prostu zobaczyć. Die man eigentlich sehen muss und vielleicht noch nicht kennt.